Po 10 latach powracam do Was, żeby nagrać kolejne gówno, które wrzucę na internet. W zasadzie rozgrywka będzie tak samo beznadziejna jak zawsze. Mam nadzieję, że gra będzie się mniej ścinać. Zapraszam Was do oglądania. Ja i mój towarzysz... Boruwa. Mój towarzysz Boruwa. Złe wiadomości są takie, że jestem na antybiotykach i nie mogę pić piwa. Czyli będę dzisiaj bardzo, bardzo nudny. To jest gra Ice i pytanie, czy to jest ta sama wersja, w którą grałem kiedyś. To się wszystko dowiemy w trakcie gry. No to... Przepraszam, oczów. Jadim. LOL! Dobry początek. Jakoś mapa. Mam jak mapa. Tylko ja mam dziwne skojarzenie z tym obrazkiem. Nie mogę. Aha, tędy się wychodzi, jak zdobędę 20 worasów. Dobrze. Mamy oczka. Aha, za pomocą Q widzimy... Tak, to jest ta sama wersja, co grałem kiedyś, ale nie zaszkodzi zrobić drugie podejście na rozgrzewkę przed super grą, którą zamierzamy Wam pokazać później. Szkoda, że nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej muzyki klimatycznej, jak bierzesz te worki z pieniędzmi. Tak, w Slenderze? To jest takie latająca piękna kobieta, raczej jej głowa. Latająca głowa raczej nie wydaje dźwięków kroczenia. Pamiętaj, jak zobaczysz latającą głowę. Run, na przykład taką. Help me! Please! Kuchenka. To to się tak częsie. Kuchenki. Czy ta kuchenka nie jest troszeczkę niska, pomimo naszego gościa? Tylko troszeczkę. Bo ja miałem jak ta lodówka, a ta kuchenka to jest dla takiego jakiejś, nie wiem... Ty woraz to był, nie widziałem go wcześniej. To jest worek na worku, z tego co zauważyłem. To jest dla człowieka, myślę, dobre czasem przeżyć takie... Zagrać taką gierkę, chociażby dla samych emocji idących... związanych z takim strachem, dreszczykiem. Taka, powiedzmy, odmiana w życiu, które jest zwyczajnie nudne. Siedzisz sobie, oglądasz sobie Netflixa, albo się wieszasz. Kurczę, no... Trzy wory! No skarbiec Ferengi. Cholera. Jest na górze, to możemy spokojnie sobie tędy maszerować. Jak ty to zrobiłeś? Klikłeś coś? Wpisałem cheata i... No i takie to. Te oczy co bierzesz z tego, to masz jakby podgląd do tego, gdzie ona jest. Kurde, rozpracowałeś mnie. Yes! Jesteśmy w kelerze. W celarz... celar... Mówię keller, bo to jest po niemiecku. Pewnie coś z jakimś kelerem, no tak. Może kelleris? Celar... O, kelleris może być. Znaczy piękna kobieta, ale szkoda, że tylko głowa. Dawaj easy. Dam hard. Na hardzie mi już... Ale czekaj, to wytniemy, żeby wiesz. Żeby gramy na hardzie. Gramy teraz na hardzie. Na pewno będzie trudniej. No i ten... No. 12? Na hardzie trzeba zabrać tylko 12. Ale pewnie będzie trudniej. No właśnie, dokładnie. Dokładnie tak będzie. Mam klucze od piwnicy! Wiesz co to znaczy? Tamte worasy. Dobrze, na hardzie było trudniej znaleźć te klucze, wiesz. I worki rzadziej w ogóle są, no... Jest na górze, to możemy spokojnie na razie iść. Widzisz, że to jest hard, dlatego tutaj były tylko dwa te worki. Oh no, 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 fucking way. Teraz nie wiem, którędy stronę iść. I w lewo. Tak, tu. Jak mi źle podrodziłeś... To zginiemy. Nie, to ty zginiesz. Oh, ty, fuck. Śmieciu! Jesteś gnojem i... Ale ona była na dole! Na dupie. Szybko do tych drzwi. Tu, 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 tu. Yes. Niby na hardzie, a tak dobrze poszło, no nie? Dobra, teraz wam się przyznam, że tak naprawdę graliśmy... Okej, rozgrzewkę mamy za sobą. Biszkopty są bardzo smaczne. Smaczne, no. Teraz przejdźmy do... Wino lepsze. Przejdźmy do gry wieczoru. No, no to zapraszamy was na ulicę Sezamkową. Albo jak to woli, pikselową. Ładne.
Stylistyka mi się podoba. Grunt, żeby gra była bardzo, bardzo przerażająca. A jaki to ma sens obrócić się? Popatrz się tylko tam za siebie. Co? Co to jest w ogóle? Nie masz drzwi do pokoju, masz łóżko w ogóle na jakimś... Co to jest? Ale tak miało być, to jest... No... Cicho, cicho! Nie mam pojęcia co powiedział, ale idziemy. Coś nie wiem, Cider. Kurde, te schody są niebezpieczne. Old Cider. O kurde. Kurde. Wiedziałem coś tam będzie. Flaki. Co? Co z laleczka? Flaki. O, tu jest kuchenka już lepsza. No. Taka dostosowana do wysokości. Fajnie to wygląda, tylko te piksele są dziwne. Nie da się nawet escape'a kliknąć, nie da się wejść w opcje. Co jest nie tak z tą grą? No, na full screena nie ma. No okej. Coś nam przebgło tam. Nie widziałem nic, niestety. Przegapiłem taką akcję. Czarna noga, tak widziałem coś w tym rodzaju. Już po schodach do domu. Zawsze do pokoju. Klucze. I kup. A żeby skręcać? Wypadł jaka fajna ulica. Ledwo bym się rower zmieścił, kurde. Są drzwi, czy to jest wielka twarz jakiegoś potwora? To nie, jest to jest panel, w ogóle jakieś... Tablica jakaś. Tam widziałem oczy okno. I ryj. Ciasteczkowy potwór! Ale o, nie! Tylko nie on! Jaki ładny. Tylko nie ten diabeł. Oh my god! Dressing room. Aha, to znaczy... Mr. Munchie. To jest główny boss tej misji. Oko? Nie, to nie jest oko. Oko... Wszechwidzące oko Illuminati. Saurona. To jest pytanie, o co chodzi w tej grze? Czy to mam zbierać kartki jak szlenderze, czy co mam robić? Nie wiem. Co? Co tam pisze? Dressing room? No. Czyli przebieralnia. To nie chyba. Tam był ten boss niby? No tak. Tylko jeszcze nie mam miecza. Ani ciastek. Gdzie jest klucz? W drzwiach był, nie? To powinien być klucz do tych drzwi. Jezus Maria, wystraszyłem się mojego messengera. Fuck. Wstaję się nie. Hello! Oj. Weszliśmy w niego. Wszedliśmy, sorry. Oh no! Jak Slender nie może się ruszać? Kurde, wow. Nogi widać, ja pierdzielę. Ty, my jesteśmy kobitką chyba. Laska chyba. Albo jakiś pedał z ogromnymi rękami. Tak kończy się zaufanie. Jak kończy się, jak się gapisz na laski, będąc tą właśnie laską, na którą się gapisz. Ale głębokie. Nie, tak miało być. Rachel. No. Wszystkie biszkopty prawie zeżarłeś. No i zawsze, ja jestem zastanym żarłokiem. Zawsze, kupiłem co mogę. O, kucharz! Szef po. A po niemiecku znaczy dupa. Kontynuujmy naszą przygodę. Ja naprawdę śmierdzę jak jakiś żul obejścany. Wiem, ja to czuję to i... A mikrofon w ogóle działa jeszcze? Nie, chyba tak. O nie, idzie. Dostań grubas, którego nie mogę się doczekać. A ja go nienawidzę. Grubasie! A czemu to tak ciemno? Może latarkę masz na jakimś flashlight'cie? A to jesteś na F. Ciu. Ja cię nie pierdzielę. Znowu? Jaka ta gra jest straszna. Ja cięż nie sram dupę mać. Chyba nie o to chodzi. A może trzeba wyłączyć ten prąd i jakoś na jakiejś wajsze? No. Idzie. Już wiem, że mu nie ucieknę. Ale mogę sobie pobiegać po korytarzach, żeby poszukać tej wajchy całej. Bo on leci do nas już. Idzie. On nas... Don't see. Didn't see. However. Okej, chyba już nas see. Tu chyba nie ma tej wajchy.
Tam są jakieś drzwi, on tam wchodzi. Już wiem, gdzie mam iść. To było proste. Aha, włączyliśmy telewizję, jesteśmy w ogóle gdzieś indziej. A już wiemy, co robić. Teoretycznie mamy jakiś, powiedzmy, postęp. Tak jest. A zmieszam wszystkie cztery. Będzie mikstura życia. Widzisz go tam? Aha. Dobra, obok mnie jest on. Nie! A może zaraz wyłączyłeś ten prąd tam w końcu? No, on wyłączy zaraz mnie. Prąd działa dalej. O, następne drzwi. Aha, czyli tam nie trzeba było iść. No szwak. Najlepiej jak wyłączę powera. A nie wiem, gdzie jest grupy. Najlepsze jest to, że wyłączyłem prąd, ale telewizor mogłem sobie włączyć. Może ma jakiś własny agregat, nie wiem. A dlaczego tak to dziwnie wygląda? Bo wbija mu nóż w rękę, a on taki ma dźwięk, jakby mu przebijał krtani, tchawice i tak dalej. Taki... Ale wiecie tak, że jak zaczynamy oglądać ten telewizor, to ten gościu przestaje nas gonić? On nas gonił, oglądaliśmy telewizor i teraz już nas nie goni. No. Zaraz jak na złość tego pedała nie będzie. No właśnie. Jest. Cześć, pokminimy, co on robi. Nie gapi się. To są jakieś drzwi. Bujaka, bujaka. Jak przez ścianę mnie zabiłeś, gruba świnio? Ja bym się udał jeszcze raz na górę. Na co ten grubas tu stoi? Podziwia lampy? Nie mam pojęcia. Aha! Wyłączyliśmy prąd, żeby on nie miał światła. I on wtedy idzie na górę. Możliwe. Mamy następnego bossa. W jakimś murze, jak... Jak w Outlaście. Jak w tym Slenderze kiedyś tam. W Slenderze? No to co, skakaliśmy nad murem, a tam były dziury. Aha, no tak. Tam chyba nie możemy iść. Chodzi się mogło nudzić dzioba na czole. A tam był jakiś wiatrek, to on chyba z tymi wiatrakami może leci. Może. Tutaj jest pole po prawej stronie wiatrak, to uciekaj z wiatraka. Nie wiem, no węd. Wiesz, to kojarzy z wentem, wentylacją. Tu też nie. On z każdej może wyjść, w każdej chwili w sumie chyba. O. Nie wiem, czy to tak, czy teraz przejdziemy przez to i będzie jump. A w ogóle nie możemy iść, bo... Nie możemy. Tam wchodził. No gdzie tu był ta pocisk? No i co ja mam teraz zrobić? Walka z tym bossem jest spoko, jest tam coś, to jest... tam coś było napisane. Znowu. Oglądamy potem jakiś film? Teraz trzeba się będzie wrócić. Iść tam? Idź. Coś dało, jakby dało się go wziąć. No.
tak fajnie go podrzucić. Dokładnie to samo pomyślałem. Nad tym, żeby on go zjadł. Da się tutaj skakać? Da się. To może przeskocz przez tamto. Spróbuj. Też przez tamto. A może jakiś patent, żeby ogarnąć, w którym wyjściu, wejściu do wentylacji, z wentylacją siedzi? Nie ma patentu. A widzisz, że jednak nie? No to, let's try. End off. Robert had gotten a job after he was cleared as a suspect. A key grip at the studio of one of America's Alphabet Lane. Today was going to be their first live show in their 17th episode. However, a problem emerged when Robert went off. Please, if there are children in the room, you may want to ask them to leave. Zobaczcie. Chyba, że mam to po prostu przeskoczyć. Aha! On atakuje z góry, nie stąd chyba. Dobre. Great. No coś włączyłem, a nie wiem co. To wygląda wyjście do jakiegoś statku kosmicznego. Czyżbyśmy przeszli to? No chyba tak. Chyba już nie będzie bossa, to chyba koniec gry. Co to jest? Jaka muzyczka dziwna. Oh no. Brzmi jak kucharz. O nie! Tylko nie grubas, zasrany. Dobra, jak masz mnie zabić, to mnie zabij. Zaznaczał po twarzy gdzieś mniej więcej. No. A może przeskakuj te stoły. A bo idzie gdzieś z kamp. No skurczę, no to ja mam. To będą wszystkie bossy naraz. Nie patrz za siebie. No i do widzenia. Jest tam? No. Tak miało być. No wiem. O nie! Ciastek. Ja pierdziczę go. No... Wszyscy trzej naraz cię zażnęli. Right. O nie. Go right. Nie do kucharza. Ja się do kucharza, to jest mój grubas. Czemu się uważa na wentylację? Unikam wentylacji, chyba że z góry znowu. Gdzieś na pewno. Rozumiem, żeby jest sobie kółeczko takie wielkie. Tak? No. Gdzie tu w prawo idziesz, chodź, znowu.
Tu idź prosto, a nie w prawo. Dzięki, że mi powiedziałeś. Nie ma sprawy. Idziesz do światła, bo nic nie będzie. Nie, są drzwi. Jej! My uciekliśmy. Czy jesteś to wszystko babce wydawał? W lusterku babce było. Aha. To! Koniec gry chyba. Trzy, dwa, jeden, było. Nie było to najgorsze. Wiesz co, podobało mi się to. Z tym kucharzem bolałeś. Tak, z kucharzem akcja była naprawdę świetna. To tyle od nas, grało się fajnie. Podoba się? Zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej fajnych filmików.